myślę, że to jest bardzo trudny egzamin dla tegorocznych maturzystów, chociażby z tego względu, że rzeczywiście wiele miesięcy, ostatnich miesięcy spędzili na nauce zdalnej razem z nami. To może być transmisja wiedzy, ale to nie są relacje. Dzisiejsze ćwiczenia czy poprzednia próbna matura, no to właśnie taki, można powiedzieć, lekki trening, no ale też to nie jest zamiast tych codziennych lekcji, mimo dodatkowych zajęć i konsultacji, na pewno im brakuje. Również nam, również nauczycielom. Miło było te dzieci zobaczyć po prostu na żywo po takim długim czasie właśnie jednak tego zdalnego nauczania, tak? Natomiast jakie będą efekty tego, jak bardzo one się będą ewentualnie różnić od jakiejś średniej, do której przywykliśmy, no to się okaże, prawda, jak to wyglądało. Dzisiaj mają duży przedsmak tego, jak będzie to wyglądało w maju. Może troszeczkę mniej takiego reżimu związanego z czasem, telefonem czy przyjściem i no właśnie chociażby teraz rozmowami na korytarzu, ale generalnie to myślę, że przede wszystkim no chcielibyśmy też zobaczyć i dać taką szansę uczniom, jak oni się czują i z wiedzą, umiejętnościami, ale też z ich samopoczuciem na co dzień. To po pierwsze diagnoza dla nas, informacja zwrotna dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców, ale też ćwiczenie procedur. No i mam nadzieję, że dla wszystkich właśnie taki oddech normalności, odczarowania tej matury dla tego trudnego rocznika. Było na pewno inaczej niż w poprzednich latach. W ogóle mój rocznik miał jakąś, dziwne to liceum całe, ponieważ najpierw był strajk nauczycieli, potem w drugim semestrze drugiej klasy zamknęli szkoły i teraz cały rok maturalny, edukacja zdalna. Przystąpienie do tej próbnej matury jest dla mnie rzeczą, z mojego punktu widzenia, prawda, rzeczą absolutnie konieczną dla takich uczniów, prawda? Oni, zwłaszcza w tej sytuacji, o której mówimy, prawda, kiedy już zupełnie odwykli od jakiegoś takiego rygoru, pewnej takiej dyscypliny, która jednak na maturze, prawda, jest potrzebna. I to sprawdzenie się w takim pisaniu właśnie na żywo i sprawdzenie się w takiej sytuacji maturalnej, którą za chwilę przeżyją naprawdę, no wydaje mi się absolutnie potrzebne, nieodzowne. Ja się przygotowywałem samodzielnie, ponieważ nie było warunków, żeby robić to w szkole, ponieważ sami wiemy, edukacja zdalna ma swoje uroki, że tak powiem, ale spodziewałem się tematu Adama Mickiewicza na tej maturze próbnej, ponieważ dawno nie mieliśmy z tym do czynienia. Zwykle jak przeglądałem arkusze w poprzednich latach, to były z lalki Bolesława Prusa. Najgorszą trudność dla mnie przede wszystkim jest egzamin z historii, ponieważ tam dużo trzeba znać monet z okresów średniowiecza, starożytności oraz trzeba być obeznany w każdej epoce historycznej. Trzymam kciuki za to, żeby uczniowie zniwelowali sobie trochę ten stres, który się nakłada i z ważnymi życiowymi decyzjami, bo matura to tak naprawdę krok w dorosłość i krok w dalszy myślenie o swojej przyszłości, jakie studia, jaka praca, jaki zawód, więc to jest chyba dosyć istotne, bo w tych trudnych czasach nie myśli się o przyszłości za bardzo, skupia się na tym, co jest tu i teraz.